Dzień dobry, Paweł Pyplok, witam Państwa w środę 13 lipca w wydarzeniach. A co w dzisiejszym wydaniu? Na arenie Zabrze odbyło się spotkanie gmin partnerskich Klubu Kibiców Śląskich Miast. Dziś wskażemy, które dzieci z której gminy poprowadzą naszych zawodników. W Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu trwają kreatywne wakacje dla najmłodszych. Miejski Ośrodek Kultury jak co roku zaprasza dzieci do tego, żeby kreatywnie spędzić czas. Na arenie Zabrze odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin biorących udział w programie Klub Kibiców Śląskich Miast. Była to okazja do rozmowy i wymiany pomysłów. Punktem kulminacyjnym spotkania było losowanie partnerów społecznych poszczególnych meczów. Górnik Zabrze łączy kibiców na całym świecie. Łączy także gminy i to nie tylko te sąsiednie. A to wszystko za sprawą programu Klubu Kibiców Śląskich Miast. Inicjatywa Górnika Zabrze i naszych zaprzyjaźnionych gmin, miast, które leżą w obrębie województwa śląskiego, ale także w województwie opolskim, a nawet w Małopolsce. To jest 16 gmin partnerskich, gmin, w których kibicuje się Górnikowi Zabrze, z którymi już kolejny rok współpracujemy. Ta współpraca polega na wielu działaniach wspólnych. To nasze odwiedziny w tychże gminach. Jeździmy do nich, do ich macierzystych klubów, na ich jubileusze. Jeździmy na festyny, na organizowane przez nich eventy. Wychodzimy do nich z ofertą zwiedzania stadionu, gdzie nasz klubowy autokar może przyjechać po grupę zorganizowaną, przywieźć do nas na stadion Górnika Zabrze i wspólnie zwiedzamy wtedy stadion. To także współpraca chociażby w dniu meczowym. Ogromny handicap promocyjny. Jednym z najfajniejszych elementów jest tak zwana dziecięca eskorta. Ona wraca w tym sezonie do Ekstraklasy, więc dzieci z tych gmin, z klubów sportowych, które w tych gminach funkcjonują, wyprowadzają piłkarzy. No tych korzyści jest bardzo, bardzo wiele, a cel jest jeden, wspólny doping i wspieranie Górnika Zabrze, któremu wszyscy kibicujemy. Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy i omówienia pomysłów na przyszłość. Najważniejszym punktem było jednak losowanie partnerów społecznych poszczególnych meczów. Wspaniała rzecz, że możemy współpracować z takim klubem jak Górnik Zabrze. Jesteśmy miastem partnerskim. Nie ukrywam, że korzystamy z możliwości pokazania młodzieży tego wszystkiego, co jest związane z historią Górnika Zabrze, z jego obecną działalnością. To także wzór dla młodzieży, dzieci. Nie ukrywam, że tradycje Górnika to także historia naszej gminy, naszego miasta. Duża grupa kibiców, która organizuje się na okoliczność meczów, które rozgrywane są na stadionie Górnika. Wyciągamy z tego tylko i wyłącznie, mówię tutaj o mieście, o gminie, o społeczności, o mieszkańcach, tylko i wyłącznie pozytywne korzyści, które z tej współpracy partnerskiej nasze miasto, nasza gmina ma. Łezka w oku się kręci, kiedy słyszymy, z jakim entuzjazmem nasi partnerzy z miast ościennych, z gmin ościennych podchodzą do każdego meczu. Dziś będą losować właśnie swój mecz partnerski. Dziś wskażemy, które dzieci z której gminy poprowadzą naszych zawodników. Oczywiście jestem przekonana do zwycięstwa. Na to zwycięstwo nasi zawodnicy muszą bardzo ciężko pracować, ale ta eskorta dziecięca na pewno w tym bardzo pomoże. Ja się bardzo cieszę, mimo że temat klubu sportowego w mieście to trudny temat. Jedni chcą, inni nie chcą, jedni rozumieją, inni nie rozumieją. Widzimy, że w gminach ościennych były ambitne kluby, które przez wiele dziesiątek lat funkcjonowały, dziś tylko wspomnienie. Na mapie Śląska wiele ambitnych klubów też gdzieś niestety zakończyło swoją działalność. Górnik Zabrze trwa. Trwa dzięki swoim kibicom. Trwa też dzięki wsparciu miasta. Wierzę, że większość rozumie tą historyczną wartość. Większość rozumie to, że bez Górnika nie ma Zabrza, bez Zabrza nie ma Górnika. A tych wszystkich, którzy jeszcze się do tego nie przekonali, zapraszam na mecz. Siedząc na trybunach na pewno zrozumiemy i wszyscy będziemy kibicowali trójkolorowym. Bo przecież w Zabrzu każdy musi mieć trójkolorową duszę i czarne serce. Robienie zegarów, tworzenie biżuterii czy malowanie ekologicznych toreb to tylko niektóre wakacyjne zajęcia dla dzieci, które odbywają się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu pod hasłem Kreatywna Warsztatownia. W wakacje w Miejskim Ośrodku Kultury dzieci zamieniają się w małych artystów. To wszystko w ramach kreatywnej warsztatowni. Tu najmłodsi tworzą różne rzeczy. Tym razem malowali torby ekologiczne, a te zajęcia ich zdaniem
Fajne są dlatego, że takie, taką fajną będę miał torbę. Fajnie jest. No i lubię takie zajęcia, bo lubię w ogóle malować. Wcześniej to ja robiłem zegar, który działa. Teraz robię ten i lubię to robić. Kreatywna warsztatownia to pomysł, który nie tylko podoba się dzieciom, ale też i rodzicom. Póki gdzieś tam nie wyjedziemy na te wakacje, no to myślę, że jakieś spożytkowanie tego czasu i tej energii i kreatywnie, przede wszystkim manualnie, no to jest coś, co dzieci, myślę, raduje i cieszy. Dlatego w planach są jeszcze inne, ciekawe warsztaty dla najmłodszych. Przed nami jeszcze zajęcia z malowania na wodzie, z sadzenia kwiatów. Również będziemy się uczyć pirografii, kalkowania, a także na sam koniec zapraszamy wszystkie dzieci do poznania ukraińskiej sztuki ludowej Petry Kiwka. Kreatywne wakacje w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu potrwają do 21 lipca. To jednak nie koniec. Zapraszamy jeszcze do naszych dzielnicowych ośrodków kultury, gdzie wakacje będą się odbywały jeszcze w sierpniu. I zapraszamy do Kino Roma, które ma bogaty repertuar na całe wakacje dla wszystkich dzieci. W dzisiejszych wydarzeniach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego wieczoru i do zobaczenia.